Siemana, kolejna aktualizacja. Właśnie wleciało nowe zdjęcie i nowy konkurs jest na Instagramie. Ma już ono 1000 lajków, także śpieszcie, żeby brać udział w konkursie. I zostały jeszcze tylko dwa konkursy, czyli to zdjęcie i to. Bardzo ciekawe nagrody, ja zapraszam do brania udziału. Link macie oczywiście w opisie. Kolej, super, pierwszy, ale jestem dobry. Zamawiasz mi korki. A co to jest? Jak? Czego mam cię zamawiać karki? No bo dzisiaj nagrywamy wyzwania z okazji, że przegrałaś wojnę donate'ów. To cały dzień mam się zgadzać na tym, co powiesz? Dokładnie. A jakie korki byś chciał? Z jakiej strony? Nike, Mercuriale, takie ładne, z oficjalnej strony Nike. No to z oficjalnej strony Nike nie będę ci zamawiał, ale ci może znajdę z tego, wariacie. Z Ergola będzie lepiej, co ty na to? No może być. Progresyw widzę, ja mam w pokoju, ale no niestety. Wieś tutaj zostaw łapę w górę, zostaw suba. W ogóle siema w nowym odcinku, bo widzę, że młody sobie sam wziął kamerę i se zaczął. I napiszcie hashtag wyzwanie, ja wam szybne serduszko. I dzisiaj robimy wszystko to, co ten gałgan będzie chciał. Już ci sprawdzam, mordziaty, już ci sprawdzam. Buty. Buty, Nike, buty piłkarskie dla dzieci. Coś w tym stylu? No. Które byś chciał? O te? No, oczywiście. Mogę. Jaki kolor chcesz? Te najlepsze. Zielone? Przejrzyj wszystkie kolory. Dobra, to przejrzymy wszystkie. I sobie wybierz. Te 10 zł tańsze. 10 zł tańsze. Nie ma opcji. Nie. Te? Nie. Te? Nawet ładne, ale nie. To może te zostajmy, mi się najbardziej no to te podobają. Nie. Te też mogą być. Tak? Te tak. Mogą być? Tak. No to dobra, no to dodaję do koszyka, no kupię ci jak. Jaki masz numer jeszcze? Powiedz, żeby były dobre. 35,5. Dodaj do koszyka. Przejdź do koszyka. No ja ci je zamówię, już tego nie będziemy wam widzę pokazywać. No i dobra, i ciach. O, doszły już. No tu ogólnie widzowie nagrywamy to w parę dni, także ten dzień to korki mu przyszły po prostu później niż są te wyzwania, no ale jednak takie trzeba było spełnić to. 270 zł poszło gdzieś, także no. Otwieramy. Otwieraj. Ja już się patrzyłem, troszeczkę sprawdzałem. Takie same. Ładne. Zadowolony, wywal tą metę. Przyjmiesz jeszcze widzom. Zrób to dla widza po prostu. Przyjmiesz pana korka. Jak ci się podobają takie wojny donate'ów na live'ach teraz? Super, że są. Robimy później wygrane, przegrane. Super są. Tak? No. Młody jest piłkarzem, także mi się zdaje, że taka fajna dla niego rzecz, jakby nie patrzeć, umiesz wiązać te buty, żeby nie było w... Ale się błyszczą na kamerze! No wiem. Nowiusieńkie wariatki. Na dwa razy byś wiązał teraz? No zawiążę sobie. A to sobie zawiąż, pozwól sobie. Ale syf w pokoju, widzowie. A, ale ja mieszkam w takim syfie, także no trudno. No, kurde, no fajny bucik, fajny. Szkoda, że 270 zł widzowie musiałem wydać na ten film, także weta mu udostępni te wideo, weta mu udostępni te wideo. O, tak pod słońce to lepiej. No i my lecimy, no trzeba by się nad kolejnymi wyzwaniami, bo to już but kupiony, drugi jest, no. Powiem wam, że materiał jest, no fajny, bo to jest ten droższy, nie ta taniocha bez skarpety, tylko ten droższy Mercurialek. Także mi się zdaje, że fajnie będzie się sprawował. Aż teraz mi jest szkoda, że nie gram już w piłkę, jak widząc takie korki, tak szczerze. To teraz musisz wytrzymać 20 minut w nagrzanym samochodzie na słońcu. Chyba coś boli. Nie no, ogólnie widzowie, jak już mają być wyzwania i cały dzień mam się zgadzać na to, co powie ta bestia mała. No to samochód, jak widzicie, stoi na słońcu już dłuższy czas. Zależy z tego, że później tego słońca może nie być, trzeba to zrobić teraz. 20 minut, widziałem, że ludzie na YouTubie w nagrzanych samochodach dzisiaj jest dosyć gorąco, jakby nie patrzeć i duszno. Wytrzymywali tak po pół godziny, czyli 20 minut nie powinno być takim wyzwaniem. Wiem, że już jest gorąco w środku, nawet jak sedacie, szczególnie, że ja mam skóry. Pokaż mi to. Patrzcie, widzę, ja mam skóry w samochodzie. Także te skóry są nagrzane. Tutaj jak widzicie, słońce tak opada, że tutaj środeczek idealnie ja będę miał na słońcu. Sami widzicie. Także co, młody, już mam siadać i ty mi liczysz czas, czy ja mam sobie stoper włączyć? Stoper sobie włącz, bo mi się nie chce liczyć ciągle tego. No to możesz iść do domu. Uwierzysz mi na słowo, czy jak? Będziesz widział na nagraniu. Dobra, już jestem w środku, widzowie, elegancko. No jest duszno trochę, jak wyjdę spocony, to do jaja. Ale na pewno wyjdę spocony, czekajcie. Bo trzeba jeszcze włączyć stopera przecież, patrzcie. Ciach. Ja sobie będę oczywiście siedział na telefonie, bo no co mam innego robić tak naprawdę tutaj. Zegar. Stoper. Rozpocznij. Dobra, widzowie, siedzę, od razu mówię, że siedzę 19 minut. Ze względu na to, że młody by tu mnie oszukał troszeczkę
na minutę, bo już minutę mniej więcej siadłem i siedziałem, także chodźcie po nagraniu. Ciepło. Widziałem też na YouTubie, widzowie, że takie rzeczy ogólnie ludzie robią z jakimś tam lekarzem czy kimś, w razie jakby się coś stało. Tu nie mam nikogo dookoła siebie, jak widzicie. Już oczka się troszeczkę błyszczy od słoneczka. Ale wyzwanie to wyzwanie, to też jest kara tak naprawdę za przegraną wojnę donate'ów. Zobaczymy. Zobaczymy, jest to druga kara. No co jeszcze ten gamoń wymyśli? Dużo, dużo mu nie pozwolę oczywiście. To jest druga kara. Myślę, że pięć rzeczy będzie mógł sobie wymyśleć i tyle. Nic więcej raczej mu nie pozwolę. Też jakieś kary od widzów oczywiście za wojnę donate'ów będą, bo to jest właśnie ten odcinek, także trzeba wybrać coś fajnego, bo tam naprawdę były głupie pomysły, co niektóre, nie wiem, przemaluj samochód. Wiadomo, już samochodu nie będę przemalowywał. Patrzcie, to jest ile? Minuta 10, jeszcze 18 minut. Gorąco trochę i szczególnie, że te skóry są nagrzane. Pana to słońce jak padało na skórę. A jaka kolumbryna. Niedługo, widzowie, do sprzedania będzie ten samochód. Znaczy niedługo, no. Wrzesień, październik, gdzieś w październiku ona będzie wystawiona na sprzedaż, także jak ktoś chce kupić w dobrym stanie samochód, tak naprawdę powyżej 300 tysięcy przebiegu za fajną cenę, to zapraszam. No a ja czekam, aż trochę czasu minie. Dobra, widzowie, 4 minuty za mną, jak sami zauważyliście, a ja sobie przeglądam ogólnie Facebooka i patrzcie, co natrafiłem. O, ciach. Miał ponad 4 promile, ledwo co wysiadł z kabiny pojazdu, potem zaczął stawiać opór i konieczne było użycie środków przymusowych jakiś tam. Omal nie uderzył w radiowóz. Ja cię kręcola, 4 promile mieć, to jest, powiem wam, że naprawdę dużo. A kurde, a gość jeszcze 30 sobie jeździł. 4 promile miał. Także widzicie, to jest po prostu nasz polski piękny kraj. Dobra, powoli czuję tutaj na twarzy troszeczkę bardzo duży upał. Na ręku jeszcze bardziej, tu gdzie akurat słońce pada. Na mnie to najbardziej to odczuwam. Kolejna sprawa, akurat sobie dodałem posta na społeczność, także też śledźcie społeczność, bo tutaj akurat mi się nudzi. Napisałem, nagrywam z młodym kary i pajac wymyślił, że mam siedzieć w samochodzie. Także no. Także tak sobie dodałem. Zobaczmy, ile czasu tutaj. Czekajcie, aparat, bo zdjęcie robiłem. Tutaj Facebooczek, bo przeglądałem. I ciach! 10 minut za nami, widzowie. Zostało jeszcze 10. No nie jest to jakieś, powiem wam, mega tragiczne. Ile tutaj może być stopni w środku? No tak dużo na dworze nie jest, czyli tutaj musi być więcej. Czyli myślę, że coś koło 40 stopni może być w samochodzie. Nie mam żadnego termometru, ani nic, bo nawet w domu takich rzeczy nie mam. Ale w każdym razie 40 albo nawet jakieś 45, jak tutaj jest, to chyba dużo. Na dworze jest chyba około 28, 9, 30, coś takiego, bo też jest naprawdę duszno. Dlatego, że w samochodzie jest ciężej po prostu oddychać, bo tam jakiś wiaterek zawieje czy coś. Tu macie tak to uszczelnione, no wiadomo, jak to w samochodzie tak naprawdę, że no jest gorąco po prostu. A nie mam żadnego piczka, znaczy tam mam jakieś piczko. Jakieś piwo, z tego co widzę, zostało z czegoś tam, najprawdopodobniej z wypadu nad białe. No ale wiadomo, że piwa teraz nie jedę pił. Ale szczególnie, że to piwo leżało w samochodzie, także ono też ma parę stopni i pewnie jest takie ohydne, że ja cię kręcola. Tak wam powiem. 11 minut za nami. Dobra, mordziaty, 15 minut za nami, właśnie minęła 15 minuta. Także zostało mi jeszcze 5. Powiem wam tak, ale kamerkę dotknąć jest taka gorąca, że boję się, że coś jej się stanie. No i włosy mam już takie troszeczkę mokre. Widać to? Tutaj też jestem w sumie mokry trochę, o. Może słabo to widać, ale... ale coś tam jest. O. I ciach. Kierownica też jest nagrzana. Powiem wam. 4 minuty jeszcze. Boję się, że to jest... druga kara i jeszcze nie jest najgorsza, widzowie. Boję się, że kurde ten mały pajac, tak go nazwę, może wymyślić co innego, bo wiecie, on teraz sobie siedzi przed kompem u mnie w pokoju, czyli on wymyśla takie rzeczy, żeby się mnie pozbyć, bo gra w Farmer Dynasty i jemu to jest na rękę, jak mnie nie ma. Ciekawe, co on jeszcze głupiego może wymyślić w tym odcinku. Nie wiem, ale wiem tyle, że jeszcze 4 minuty i wiem tyle, że ja mu się odpłacę, jakoś mu się odpłacę. Do tych bocznych elementów kamerki to już się nie da dotknąć, powiem wam. Tu gdzie jest bateria, nie wiem, czy ta bateria się tak aż bardzo nie grzeje.
w takiej temperaturze, bo tu gdzie dotykam kamerkę, to nie jest aż tak tragicznie, a tu gdzie jest właśnie ta klapa od baterii, to jest mega gorąca. Ale została nam już tylko minuta, wariacie, pokażę wam lepiej, żeby było widać. Ciach, ciach, ciach. Minuta, nogi mam mokre, troszki, szczególnie tą. Rękę tą jeszcze mam bardziej mokrą od tej, bo ta była troszeczkę w cieniu. No i twarz też mam troszeczkę mokrą, na czole najbardziej, to jest odczuwalne. O, Maksymilian coś zaczął szczekać. Czekamy, widzowie. Czekamy, ja zaraz włożę, jak to będzie wyjście, widzowie, na świeże powietrze. Ja cię kręcę. W ogóle już powinienem wyjść teoretycznie. Ale młody będzie się może denerwował, jak zobaczy, że nie jest 20 sekund na stoperze. 20 sekund, co ja gadam, 20 minut. Ponieważ 20 minut życia mi już zleciało. 20 sekund zostało, mordziaty. 20 sekund zostało i wyłażę stąd. Myślę, że na spokojnie w takim o samochodzie, jakbym miał jakieś wyzwanie, jeżeli chcecie, to napiszcie komentarz, zrób wyzwanie w samochodzie takie. 30 minut bym wytrzymał. Raczej. Może nawet 35, zależy, bo jakby było jeszcze, nie wiem, z 5 stopni więcej na dworze, to wątpię. Równe 20, widzowie. Stop. Dobra. Czas się stąd wydostać. Ho, ho, ho. Ale jest przewiew. Jocie. Pana samochód. Nawet tu na słońcu jak się stoi, to jest tak super. W porównaniu tego, co było w samochodzie, to jest po prostu niebo a ziemia. Tak szczerze. Tak tu słońce grzeje na niego. A jeszcze ciemny kolor samochodu to jeszcze przyciągał słońce, dlatego było aż tak gorąco. Dobra, widzowie, ja już jestem u tego gałgana i... Wierzysz mi, że było 20 minut? Nie, musisz mi to pokazać. Ja ci na przykład nie wierzę, że tyle wytrzymałeś. Wytrzymałem i to patrz. No to opowiedz. Trzymaj sobie kamerkę, trzymaj. Panato, widzisz? Widzisz to? Widzę. I co, i da się... Oszukany stoper. Nie da się oszukać na stoperze. Bo przecież jak zatrzymam... Da się, mogłeś... Patrz, mogę tylko wznowić. Tyle, nie da się oszukać. Ale wyszedłeś po prostu z swojego samochodu po 5 minutach. Tak, jak co jakiś czas nagrywałem, ja nie było tak, że ja nagrywałem, tylko cały czas praktycznie nagrywałem, pajacu. Aha. No. Co następnego wymyślisz? Kolejnym twoim zadaniem będzie przebiegnięcie 10 kółek wokół tartanu w 10 minut. Ze stoperem oczywiście, także widzowie, przyjechaliśmy tutaj, żeby nagrać odcinek z wyzwaniami z boiska. A z racji tego, że młody wpadł na genialny pomysł, żeby mnie troszeczkę zajechać, żebym był słabszy podczas tych wyzwań, no to wymyślił mi takie zadanie jak 10 kółek, pokaż tutaj, nagraj to boisko, jak to mniej więcej wygląda w 10 minut przy siatce. Nie wiem, ile tu jest metrów, zobaczymy, ile mi trwa jedno kółko, także tutaj pilnuj tego, nagrywaj mnie i zobaczymy, ile po prostu czasu mi zejdzie jedno kółko. Możesz startować odtąd, to tu będzie po prostu meta i start, dobra? 3, 2, 1. Patrzcie, jak biegnie. Dobra, widzowie, to wyzwanie było najgorsze. Zrobiłem 5 kółek w 4,18. Powiem wam tak, kondycyjnie jest ciężko, ale nogi o te tu w łydkach mnie najbardziej bolą. Możesz pokazać. Nawet bolą mnie najbardziej. Bo ja mam życie teraz, że przed kompem cały czas siedzę. Życie youtubera. Życie youtubera, że tak powiem. I ciężko jest naprawdę przebiec taki odcinek. O taką od buta, jeszcze szczególnie po imprezach, po wakacjach dopiero. Także to wyzwanie zaliczysz mi, czy nie? Zaliczam. Bo w sumie miałem się robić tylko to, co mi każesz, czyli przebiegłem. No jeszcze 5 mi zostało, już skróćmy do 5. Bo ja po prostu później się zajadę, jeszcze odcinek mamy nagrywać. Mam dla ciebie kolejne zadanie. Co? Mieliśmy już nic nie nagrywać dzisiaj. Co robisz? Oj.
Proszę. Co to jest? Sos chili. To ten ostry? Co to w nim jest? Wiesz, że ja nienawidzę ostrego, ja nie lubię ostrego i ja nawet bardzo pizza... dobrze to wiem. Myślisz, że dlaczego to, a to przyniosłem akurat. Przecież dla mnie nawet pizza ostra jest za ostra i po prostu jej nie jem. Całą łyżeczkę, mogę pół? Całą? Ale to śmierdzi, Boże! Ile czasu? Mogę popijać od razu? Po 2 sekundach. Dobra. Możesz dopiero. A nie lepiej to mlekiem? Tak, to ci jeszcze gorzej będzie. Le, piecze po chwili bardziej. No nie chcę tego, Boże, jak ja nie chcę tego ostrego, wiesz, że nie lubię. Dobrze, to już jest 17 i zaraz koniec. Jak chcesz, to popijaj. I co, fajnie? Piecze mnie w mordę trochę, ale bardziej to ten sam smak takiego samego sosu tu. No tu bardziej boki pieką. O tu. I na dzisiaj przygotowałem jeszcze dla ciebie jedno zadanie, ale dowiesz się o nim później. Ale ostatnie. Ostatnie. Niech ci będzie, że ale ostatnie już więcej nic nie robisz. Tak. Tak, ostatnie. Dobra. No i dobra, jesteśmy na dworze, to jajko to po co ci? Będziesz miał je rozbijane na głowie. Chyba jej coś boli. Nie chcę. No ale... Kucaj, kucaj już. W sumie jak trzeba się zgadzać na wszystko, co ty chcesz, no to... Ja mam kucnąć, tak? Tak, musisz. Tylko nie mocno. Ty jesteś głupi jakiś. Co? Tu mam. Na tyle miałem nadzieję, że to koniec tych kar za wojnę donate'ów. Skorupę tu mam. Ja jestem cały w jajku. Tu mam, patrzcie widzowie, też na ręku. A ten o jaki zadowolony. I tak źle je rozbiłem, bo powinieneś mieć całe na głowie. Na szczęście tak się udało, drugiego już nie ma. I to już jest koniec kar za wojnę donate'ów. No na dzisiaj tak. Ale może jak kolejno przegrasz. Jak kolejno przegram, to będę jeszcze bardziej hardkorowe kary, mówisz? Zobaczymy. Może uda się coś wymyślić lepszego. Dobra. To niech będzie. Drodzy widzowie, ten film już dobiegł końca. My się z wami żegnamy. No i w sumie zostawcie duży łapek w górę. Kolejna wojna donate'ów, jak będzie następny live. I zobaczymy, kto przegra i jakie kary będą w następnym odcinku. Coś na pewno wymyślimy. Na razie. Cześć!